Rynek marketingu aplikacji. Jak się rozwija? W którym kierunku idziemy? Co jest widoczne na rynku? Początek 2020 roku. Kolejny rok mobile? Naszym gościem jest Tomasz Starzyński. Będzie to tajemna wiedza, więc w żadnym wypadku i z nikim nie dziel się linkiem do tego podcastu. To jest 20 odcinek podcastu Escola Mobile. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dane to nowa ropa naftowa. To są słowa Erika Siu, partnera Nila Patela z podcastu Marketing School. My zapytaliśmy Tomasza, w którą stronę to wszystko idzie. Analityka, dane machine learning, gdzie zbieramy dane, jak je wykorzystać. Tomasz opowie nam o technologiach i podejściach, o trendach w ASO, o tym, czy 5G zrobi rzeczywiście rewolucję, czy jest to może po prostu buzzword. Jak rozwija się używalność aplikacji? Co jest problemem i jak to się może rozwinąć? Finanse to jest również jeden z ważnych tematów. Czy zwiększy się udział gałęzi voice? I takie pytanie, jakbyś miał, Tomaszu, zainwestować 1 000 000 złotych w produkt mobilny, to co by to było? Dzięki, że nas słuchasz. Pamiętaj, nie dziel się tą wiedzą tajemną z nikim. Będziemy rozmawiać o rynku marketingu aplikacji, o tym, jak to się dzieje, co się dzieje. Mamy 2020, mimo wszystko, że jest luty czy marzec, to mamy wciąż nowy rok, nowa ja. Co to będzie, co to będzie? Wchodzimy odmienieni w świat mobile'u. I powie nam o tym Tomasz Starzyński. No tak, w zasadzie 2020, chyba koniec 2018 pokazał, że mobile jest na topie. Ja się tak w ogóle zastanawiam, bo tak zawsze słyszeliśmy od naszych partnerów i klientów, że powinniśmy tak naprawdę przygotowywać strony, projekty webowe, najpierw na desktopa, a później patrzeć, jak one się wyświetlają na mobile. Mhm. Czy jak zastosować strony responsywne, czy coś takiego. Myślę, że teraz wchodzimy w ten etap, gdzie najpierw robimy strony i widoki na mobile, a później się będziemy zastanawiać, jak ten projekt powinien wyglądać na desktopie, tak? I to jest 2020 właśnie, to jest ta rzeczywistość. Niektórzy pewnie jeszcze siedzą w tej pierwszej wersji, ale my gdzieś tam rozmawiając, edukując, idziemy w tą stronę, żeby najpierw myśleć o mobile'u, a później dopiero przekładać projekty na desktop. A zapytam cię, widzisz różnicę między właśnie aplikacjami B2B, czyli dla firm, a aplikacjami konsumenckimi, że właśnie na przykład w konsumenckich jest totalne zapotrzebowanie na mobile, a właśnie te bardziej biznesowe są bardziej desktopowe? Na pewno, ale to chyba wynika z tego, że one są bardziej zamknięte, tak? Jakby wiemy, jak się rozmawia w projektach B2B, jest mniejsza grupa docelowa, jest bardzo specyficzna grupa. Która ma komputer na biurku. Tak, kojarzył się z jakimś tam komputerowcem i wstukiwaniem danych. I na pewno ciężej się rozmawia po prostu o aplikacjach z takimi osobami, z takimi biznesami. Chociaż my zauważyliśmy, że całkiem sporo powstaje takich nowych projektów, które nie wiem, pomagają z dostawami na przykład, z zamówieniami w branży właśnie tej żywieniowej, tak? Sporo tego powstaje, sporo takich ciekawych projektów. No i one też potrzebują de facto jakiegoś marketingu, tak? To jest też jakiś tam trend. Natomiast na pewno ten B2B dla aplikacji się zawsze gorzej kojarzyło na starcie. Mm-hmm. No i co? Kolejny rok, 8 z rzędu, mamy mobile? Nie, no chyba trzeci. Wjeżdżamy 2018, 2019, 2020, wjeżdżamy z przytupem. Ale wydaje mi się, że się zmienia trochę jeszcze więcej mobile w kontekście tego, jak użytkownik w tym mobile'u się porusza, tak? Mhm. Zauważamy mega trend, jeżeli chodzi o wideo na mobile. Tak. I wideo, różne są statystyki, możemy tam się w skali makro wymieniać, czy to jest tam 80% konsumowanego czasu, czy 60, czy 80, czy 90, różne są dane. No, aż boję się, jakie to jest wideo, jeżeli to masz tyle. YouTube, no. Od kolejnych statystyki. Miejmy nadzieję, że to YouTube są. No tak. No i słuchajcie, no to jest coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę, tak? W jakiejś tam sferze aplikacji czy marketingu. Wideo w takim wydaniu właśnie nie tylko
wyprodukujmy sobie 30, dotnijmy do 6 i puszczajmy w to asy. Niech to lata, ale żeby to wideo było na przykład regularne, tak? Mhm. Mówimy o rynku reklam, tak? Tak, to w przypadku reklam, nie? Ale później co zrobić z wideo, jak to połączyć z apką, tak? Co dać użytkownikowi, bo on chce tego wideo, tak? Tylko od nas zależy, czy mu damy taki kontent. A tu mnie ciekawi, bo słyszałem, że wy macie osobę na stanowisku, która zajmuje się TikToka, jakby zajmuje się konkretnie promocją na TikToku, specjalizuje się, ma nawet tam, nie wiem, ze 30 tysięcy... Tak, jest i pewnie dołączy do niej jeszcze jakby druga. Badamy ten potencjał, że tak powiem. Ale właśnie chciałem zapytać, czy na razie to jest na etapie badań, czy są już pierwsi klienci, którzy mówią: Tomek, słuchaj, ja widzę potencjał w tym TikToku, zróbmy tam jakąś kampanię reklamową, zróbmy wokół tego jakąś promocję, jakiś VR. To jest na etapie rozmów, czyli my mamy jakby pomysł na to, na naszych klientów, na marki, nie jest to na zasadzie pierwszego spotkania i sprzedaży, że zamykamy deal, po prostu uwierzamy z TikTokiem i tam zatańczymy na spotkaniu. Czyli jeszcze klienci tak nie do końca rozumieją, nie do końca, jeszcze musisz cię pokazać. Jest, nie jest proste, bo też w pewnych markach wydaje mi się, że to są przełomowe decyzje, w sensie albo wchodzimy teraz, albo nie wchodzimy. Jak już wchodzimy, to co z tym robimy, tak nie na zasadzie wejdziemy z byle czym i zobaczymy, czy to pyknie, czy nie pyknie. No ale mam nadzieję, że w tym roku parę projektów się uda zrobić, to ciekawe medium. A tam można też reklamy kupować? Już można. Są? Już w TikToku można. Tak, już się rozwinął, bo na początku były tam tylko jakieś deale wewnętrzne, teraz to już myślę, że niedługo to jakiś pełny system reklamowy będzie odpalany. Więc... No już są przymiarki, bo już teraz jak odpalasz TikToka, to bardzo często pierwszy filmik, który ci się odpala, to właśnie są jakieś tam buty, torebki, coś fajnego. Nie, bo fascynuje mnie fenomen pionowego wideo na Instagramie. Zauważyłem, że YouTube'a też, jeżeli wideo jest pionowe, można już odwracać i on pokazuje w pionowej wersji, no bo jednak oczy mamy poziomo stworzone, czyli naturalne wideo by się ten telewizor. Komórkę zawsze trzymamy w ten sposób, więc jest po prostu większa powierzchnia, tak? To jest lepszy experience, tak? No bo jednak jak sobie oglądam na 1/4 ekranu, no tak, ale że właśnie, że ludzie chcą pionowego wideo, co jest, nie chce im się przekręcić komórki. No nie chcę, no tak, tak. Z natury wolą trzymać też, chyba łatwiej jest jedną dłonią. Już nie wchodzimy w jakieś tematy. Ale istotne. Tak, ale no może to z tego wynika. Nie wiem, nie potrafię jakoś tego zweryfikować. No bo jednak YouTube tak ciągle jest poziomy. To jednak największy kanał wideo. A już właśnie Instagram, już TikTok, już Facebook są pionowe. Właśnie teoretycznie tak, natomiast YouTube od ponad roku rekomenduje mocno gdzieś tam w swoich materiałach, żeby przygotowywać materiały mobile first, czyli pionowe. Czyli to jest coś, na co chyba po prostu chcą wymusić, ale dopiero wtedy, jak będzie content pod to poukładany. Tak, żeby to też nie czyli jeszcze bardziej będziemy wchodzić w mobile. Już nawet nie będzie mobile first, ale po prostu mobile. No tak, trzeba się tam super hipermobile. Tak, no może są szarlatani, którzy tam wieszczą, że tam desktop zginie, tak? W przeciągu jakichś tam kilku lat. Że będziemy mobile mogli wykonywać w zasadzie wszystko, tak? Poza jakimiś tam wiadomo najtrudniejszymi rzeczami, ale różnie. No, wygląda na to, że dojdziemy do momentu, gdzie ten mobile faktycznie ma potencjał na 70-80% w ogóle ruchu. Jest dużo. To jest dużo, tak. A czym będzie to ostatnie tam 30-20%? To, co zostało? No to będzie desktop. Dalej desktop. No, tablety są w odwrocie, tak? No, tablety są w odwrocie. Był szał przez tam chyba 16-17. No, teraz to są głównie spadki. No nie ma rynku pod to, tak? Przy 7-calowych ekranach komórek tablet się staje takim narzędziem trochę niepotrzebnym. Trochę kwiatek do kożucha, bo tak, no nie do końca wygodny jest ten tablet. No okej, żeby sobie popisać, pomalować, to ja rozumiem. No może do czytania Kindle czy coś takiego, to już nie wiem, czy to można nazwać tabletem, prawda? Oni też tam mają swój system reklamowy w Polsce, to nie działa. No ale może jedynie pod tym kątem. Natomiast no, szykuje się parę ciekawych rzeczy na tym mobile. Warto jeszcze... No to powiedz, co jakby jesteś ekspertem, co się szykuje? Appenmore, co będzie robił, co będzie największym sztosem? Na 2020. No w appie się dużo dzieje mobilnie. My w ogóle wpuszczamy teraz nowy produkt na rynek.
Będzie to analityka biznesowa połączona z analityką mobilną, czyli taki produkt w zasadzie mega elastyczny dla klientów, którzy a nie mają zasobów wewnętrznych na coś takiego, nie mogą znaleźć takich osób na stałe, bądź z innych różnych powodów, tak, biznesowych. Więc my zaoferujemy kogoś takiego, w zasadzie człowieka czy jego czas, który będzie łączył kompetencje biznesowe, marketingowe i technologiczne jako Open Tomorrow, tak? Czyli w zasadzie będziemy dostarczać, będziemy pracować na analityce mobilnej w taki sposób, aby ulepszać aplikacje i ulepszać media. W zasadzie nie wydaje mi się, żeby na rynku był jakby podmiot, który skupiałby te mobilne kompetencje jakby w jednym miejscu i to jest plan na teraz. Zobaczymy, jak to się przyjmie na rynku, bo też dochodziliśmy do tego trochę, rozmawiając z klientami. Największą barierą było to, że albo nie można takiej osoby na stałe znaleźć, faktycznie z takim skillem, albo to kosztuje za dużo, tak? Więc będziemy starali się wypośrodkować taki support, żeby pracować na stałe z tą aplikacją, tak? Ulepszając na bazie danych, wpływających danych i apkę, czyli UX-a i produkt pośrednio i marketing. Zobaczymy, jak to się uda na rynku. No i to jest taki dla nas dość spory projekt, który chcemy odpalić. Czyli na przykładzie bym chciał to usłyszeć. Czyli jestem firmą produkującą czekoladę, czekoladę Milka. Mam produkt mobilowy i chcę, żeby ktoś prowadził dla mnie analitykę, więc wynajmuję człowieka od was na 50 godzin w miesiącu, czy elastycznie między 30 a 50 i ta osoba dla mnie tą analitykę robi, robi mi zestawienia, raporty, tak, korzysta ewentualnie z wiedzy innych osób, które są w Appenmore, tak? Tak, tak, tak. Jakby zależnie od biznesu, w przypadku tej czekolady, to pewnie moglibyśmy wymyśleć nowe funkcjonalności, na przykład w aplikacji na bazie danych. Moglibyśmy przeprowadzić jakieś testy w ramach aplikacji, żeby zobaczyć, jakie ekrany lepiej reagują. Moglibyśmy zweryfikować, jak działamy w tej chwili w mediach, czyli jakie prowadzimy kampanie, jakie mamy kreacje, które lepiej działają, jak to działa na lejkach i na ścieżkach użytkownika, gdzie się gubi ten użytkownik, dlaczego deinstaluje i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest taki full service, bym powiedział, oparty na danych. Super. Organizacja musi być z drugiej strony gotowa, może nie gotowa technologicznie, ale gotowa na współpracę w kontekście ulepszania jakby produktu i marketingu, tak? Czyli musi też pracować z nami. To nie jest tak, że całkowicie się wyłączy. Natomiast chcemy, żeby dostarczać jakby bardzo dużo wartości, żeby zdjąć jakby z drugiej strony tą pracę, większość tej pracy. Tak? To chcemy w tym roku poprowadzić. To jest jedna z większych rzeczy, które się u nas zmieni, tak? Bo doszliśmy do tego, że faktycznie mamy dobrych ludzi, którzy mają duże doświadczenie na tym rynku i potrafią takie rzeczy sobie prowadzić, tak? Więc zobaczymy, jaki będzie odbiór. Wystartowaliśmy dopiero w lutym, gdzieś tam w pierwszych rozmowach. No niedługo jakieś pewnie. Jest zainteresowanie? Już mamy jakieś projekty, więc. Czy jest? No. Tak. To nie będą pewnie rozmowy na. Faktycznie mieliśmy tutaj niedawno gościnę Basię Rogalę z CC, która jakby na tyle ta aplikacja jest duża, 1 200 000 pobrań, że jakby ktoś u nich wewnętrznie robi tą analitykę. To jest cały czas rozwijane i chyba kilkunastu deweloperów to prowadzi. No także jeżeli jest mniejsza skala, to rozumiem, że wtedy właśnie idealnym jest rozwiązanie współpraca z wami tutaj, żeby tak, też przysłuchałem i myślę, że bardzo, bardzo ciekawy podcast, bardzo mi się podobał, kilka ciekawych niuansów wyciągnęliśmy, więc fajnie, że zapraszacie też takie osoby. Nie tylko, generalnie są takie organizacje, które faktycznie mają kilkanaście osób na pokładzie w kontekście produktu mobilnego i w dalszym ciągu to jest niewystarczające, albo potrzebują na przykład jednorazowego konsultingu, bo doszli do momentu, w którym jakieś elementy planowane, coś nie działa, albo nie są przekonani, czy ta strategia, czy te wskaźniki, które dobrali, są adekwatne rynkowo, tak? Czy nie mają dostępu do jakichś danych mediowych, które my mamy. Więc tak naprawdę idziemy do wszystkich, którzy mają jakiś minimalny poziom danych
aplikacjach. Czy taki jednorazowy consulting to się sprawdza, czy to jest tak naprawdę pewien sposób biznesowy? Ja mam wrażenie, że taki consulting no nie da rady skończyć na jednym spotkaniu, chyba że to jest, nie wiem, warsztat całodzienny. To jest, zazwyczaj to jest element jakiegoś projektu, który gdzieś zaczyna się spotkaniem, zaczyna się warsztatem, później jest tam jeszcze 3 spotkania. No i kończy się jakimiś rekomendacjami, wnioskami. Faktycznie jest tak, że jakaś część projektów jakby kontynuuje w jakimś zakresie współpracę, a część z różnych powodów, znamy też ograniczenia rynkowe, różne i biznesowe, więc część faktycznie kończy na tym etapie. Natomiast no jest bardzo różnie. My jesteśmy jakby w każdym projekcie faktycznie dostarczamy i słyszymy to z drugiej strony, że to, co wnosimy, to jest coś nowego, tak? Coś, czego, co nie było, to nie było... Daj mi jakiś konkret, Tomek, bo tak się ślizgasz, a my tu lubimy tak trochę coś wycisnąć. Wyciągnąć za język i wyciągnąć mięso. Wiadomo, bardzo mało jest na rynku świadomości, jeżeli chodzi o strategię i wskaźniki na przykład. Czyli większość dużych podmiotów, które kojarzymy z największej ilości pobrań, czy też fejmu w Polsce, tak naprawdę nie wie, czy to, co sobie założyli, czy te KPI, które są założone, to są dobre, średnie, czy średnio dobre. Czyli chcesz powiedzieć, że nawet duże aplikacje, które mają powyżej miliona, często są niebadane, są wynikiem trochę przypadku, tak? Badane zazwyczaj są i to jest często nie w Polsce, ale nie ma tam elementu strategii marketingu aplikacji. I co ona nam da? Generalnie strategia, czyli w którym miejscu jesteśmy, do czego dążymy i jak to chcemy zrobić, tak? Czyli jakie wskaźniki powinniśmy monitorować, w jakim okresie, tak? Jak mierzyć na przykład wartość życiową w aplikacji? Praktycznie nikt tego nie robi na polskim. Wyjaśnij wartość życiową. Wartość życiowa, jeden z najważniejszych faktorów w apkach. Wartość życiowa to jest średni skumulowany przychód z jednego użytkownika, czyli na ludzki język, ile jeden użytkownik w całym cyklu życia przyniesie nam pieniędzy. Czyli dla takiej aplikacji Rossmann, to człowiek instaluje aplikację, my musimy mu coś dać, bo taniej kupi produkt, dostanie pieluchy gratis, jeżeli mu się urodzi dziecko, bo mamy takie dane o nim, ale ostatecznie przychodzi do nas relatywnie częściej niż ten bezaplikacyjny, kupuje relatywnie więcej, obliczam moją marżę średnią na produktach, wszystko piszę tu minus, tu in plus i rozumiem, że wtedy otrzymuję wartość życiową tego użytkownika. No właśnie, to teoretycznie tak. Do tego trzeba jeszcze włączyć retencję, czyli ile on zostanie. Że odpadnie w którymś momencie. Jakimś czasie. I do tego, co ciekawsze, to jest najważniejsza rzecz, której 99% nie robi, to jest włączenie jeszcze takiego referral value, tak? Czyli ile jeden użytkownik pozyskany przez jakiś płatny kanał dostarczy nam za pomocą rekomendacji, PR-u, czy po prostu... Polecie, tak, pocztą polecie. Przyniesie kolegów. Tak, przyprowadzi kolegów. Tak, koleżanki i kolegów. Więc to jest najważniejszy faktor. To jest praktycznie zawsze pomijane, nie? Ale musimy policzyć, ile ten człowiek ma potencjału, żeby wygenerować dodatkowych... Czyli warto mikroinfluencerów zapraszać do swojej aplikacji. Tak, plus wdrażać jakieś systemy rekomendacyjne, to jest mega potencjał. Tak, bardzo dużo aplikacji ma taki moduł poleć naszą aplikację, ty i ta osoba dostaniecie 10 zł. Albo teraz widziałem Costa Coffee, tam się ziarenka kawy zbiera, ty i osoba przez ciebie polecona dostaniecie po 2 ziarenka kawy. No i tu ważną rzecz poruszyłeś, że rekomendacje powinny działać w dwie strony, w sensie osoba, która poleca i polecana powinna też coś otrzymywać. Znaczy, no, przyzwyczaił się rynek do tego, że za wszystko by chciał jakby jakiś incentyw, ale no faktycznie lepiej działają te systemy, które w dwie strony działają. W sensie jedna dostaje i druga. Więc to jest... Ja mogę powiedzieć, że my się z żoną często kłócimy. Jak mamy jakiegoś gościa w Warszawie i chcemy polecić aplikację taksówkową, kto poleci, dostanie tam te 15 czy 20 zł, bo to już sporo tych pieniędzy tam zbierali. To już wiem, kto dostał, jak ja ostatnim razem przyjeżdżałem. No. Właśnie, i to jakby... I później dalsze jeszcze kompetencje technologiczne dla niektórych ważne, że tak naprawdę technologie, jak żeśmy się przyzwyczaili do tego, że projekty webowe mają bardzo, wydaje się, prostą analitykę, tak? Jest w większości tak manager, jest analytics, jest atrybucja, no wszyscy to wiedzą, tak? Wszyscy chodzą na szkolenia, wszyscy potrafią analizować, natomiast z analityką mobilną nie jest tak prosto. Jest bardzo mało źródeł, jest dużo technologii,
jest ciężki w zrozumieniu, ciężka w implementacji, no więc to też przeszkody technologiczne i ten skill i doświadczenie, które gdzieś tam w perspektywie X lat można zdobyć, jednak się przydają w rozwiązywaniu nawet takich mikroobszarów, tak, że coś tam nie działa w zasadzie. Możemy wyeksportować czegoś czy coś takiego. Rozwin technologię, rozwin te myśl o technologii, bo to jest rzecz, która według tych trendów chyba, które idą ze Stanów, data is the new oil. No tak. Kto ma dane, ten wygrywa. Ten wygrywa. Brycze. Wiecie co, jakby przez technologię rozumiem system, w którym zbieramy dane, monitorujemy dane, monitorujemy wskaźniki i przychodzi nam to łatwo, tak? Wtedy jest jakby kompletny system, tak? Jest efektywny, jest szybki, jest bezproblemowy. Więc tak jak przyzwyczailiśmy się do tych technologii analyticsowych pod webem, tak pod mobilem mamy szeroki wybór różnych technologii, które mierzą aplikacje, tak? Przez Firebase'a, przez Facebook Analytics, przez AppSlayer'a, Kohave, AdJust'a, Tune'a i tak dalej, tak? Płatnych i bezpłatnych. Jakby każdy z nich ma pewne plusy i minusy, tak? Wiadomo, są rozwiązania bezpłatne, czy Firebase, Facebook i to jest dla większości podmiotów ok. Natomiast co możemy osiągnąć tymi płatnymi, bo to też jest istotne? Na przykład możemy mierzyć atrybucję, tak? Bo atrybucja na mobile jest na jakby początkowym etapie, tak? Przy projektach www jest mega rozwinięta, możemy śledzić. Czy atrybucja, rozwój też myśl, czym jest atrybucja? Śledzimy użytkownika od pierwszego kontaktu z marką, czy z reklamą, po ostateczną konwersję. Czyli wiemy skąd przyszedł, czy po reklamie, czy po właśnie najpierw, najpierw widział jakąś reklamę, później kliknął posta na Facebooku, później wszedł newslettera, na końcu wpisał brand do wyszukiwarki i wykonał jakąś tam akcję. I wszedł do sklepu i zainstalował sobie. Tak. I teraz to jest przeszkoda tylko i wyłącznie technologiczna w aplikacjach, bo pod webem jest środowisko proste. Tak? Pod aplikacjami nie jest takie proste, bo musimy ją zainstalować, żeby mieć jakąś daną. Tak. Więc nie mamy ciastek w App Store, nie wiem. Dokładnie. Zresztą ciastek podobno pod webem też niedługo ma być jakieś inne rozwiązanie. No ale AppSlayer pozwala nam w niektórych mediach monitorować faktycznie atrybucję, czyli ścieżkę klienta i też wyświetlenia niektórych partnerów reklamowych i to na dużej skali jest przydatne, bo wiemy, że na przykład dany partner reklamowy nie dowodził ostatecznie instalacji czy akcji w aplikacji, ale na pierwszym etapie świadomości jakiegoś awarenessu faktycznie wygenerował dużo i co ostatecznie jakby zadziałało. Więc technologia to jedno, ale to musi być w połączeniu ze wskaźnikami, tak? Czyli LTV jest takim must have na rynku, nie możemy bez tego w ogóle ruszyć. LTV, czyli dodajmy właśnie ta lifetime value klienta. Dokładnie. Mhm. Do tego oczywiście no, zdarzają się aplikacje, no, niektóre segmenty bardzo mocno rosną, gry mobilne na przykład gigantycznie rosną, no, ale są też aplikacje, które nie generują wartości. No i teraz na pytanie, przykład? Co z nimi? Czyli nie ma same w sobie przychodowości, nie, prawda? Aha. Nie ma transakcyjności w środku na przykład. Mhm. I tutaj LTV nie jest takie proste, prawda? No bo to jakby tak. Jest wiele takich aplikacji. Tak, aplikacja Polskiej Agencji Prasowej. Czyli jaka jest wartością, że ludzie mogą mobilnie obejrzeć reklamy? No, część z tych właśnie aplikacji zarabia na przykład na zasięgu i na reklamach, ale część to ma inne cele, nie tylko zarabianie bezpośrednio. I tam to jest zupełnie inne spojrzenie. No to wychodzi, że dane, data to jest taki mianownik dla wszystkiego. A co jest, jak to było, tego licznik, mianownik, co jest w liczniku? Co najbardziej cię kręci? Która rzecz jest taka, że po prostu aż przebierasz nogami, jak masz taki przed sobą jakiś taki fajny projekt? Dużo jest takich, mnie kręci analityka, wbrew pozorom. To nie jest jakiś mega sexy może temat, ale można go naprawdę fajnie ogarniać. To może z których projektów najfajniej ci się wyciąga analitykę? Jest ona najciekawsza dla ciebie? No, my jesteśmy mega zadowoleni z tego, co zrobiliśmy dla Polregio. Pewnie jako znany brand, bo tam jakby zaczynaliśmy od samego początku, gdzie jeszcze tej aplikacji nie było naprawdę w storach. Podchodząc do projektów, to zazwyczaj sobie dzielimy w ogóle marketing APEC na trzy fazy, czyli taka pre-launchowa, czyli to, co pracy. Przed launchem tak. Robimy. Tak, później mamy potem w czasie launchu. Tak, i stałe działania. Nie?
I tam mogliśmy tak naprawdę wykazać się od A do Z, bo zrobiliśmy audyty i www, i aplikacji pod kątem UX-a. Uczestniczyliśmy we wdrożeniach analitycznych, wszystko według naszej koncepcji, myśli, strategii, podejścia, więc fantastyczna rzecz. Wszystko wasze? Wszystko, tak, cały pomysł. Ale fajnie. No, klient rzecz jasna już od jakiegoś czasu miał to w głowie, my to po prostu poukładaliśmy. No i później jakby działania, które też wychodziły z tego, tak? Czyli wdrożenie też wideo w ogóle w koncepcję tego produktu, doczepianie jakichś ankietek socialowych, żeby też zrozumieć, która oferta promocyjna na przykład jest lepsza dla odbiorcy. I jak przez to będzie interakcję w aplikacji prowadził. ASO też zaczepiliśmy, tematy związane z ASO, prawda? Więc no, wszystko małe z takich projektów, gdzie faktycznie od pierwszego pomysłu już wchodzimy i możemy sobie poukładać pewne rzeczy. To było super. Ta apka ma bardzo, bardzo fajne wskaźniki. No i tam też ten kontekst wideo, co mówiliśmy na początku, tak? Że na początku nie mogliśmy tego wprowadzić, natomiast później zaczęliśmy korzystać z wideo faktycznie, takie krótkie spoty, które komunikowały ofertę na dany okres, to też nam wpłynęło mocno na konwersję, na lepsze wskaźniki. Więc widać, że to socialowo ma mega potencjał, bo do tej pory wideo się kojarzyło z awarenessem, z zasięgiem, tak? Zróbmy wideo, ale no to jest, musi z ładnymi dziewczynami. To... No też. Z Instagrama. I fajne jest to, że tak naprawdę teraz rozmawiając z klientami o wideo, nie mówimy od razu o dużym spocie za 50 tysięcy, który musicie mieć dodatkowe 100, żeby to w ogóle sens był się schylać po taką kampanię, ale możemy zrobić animację 15-sekundową minimalnym kosztem, super fajną, z dźwiękiem, z lektorem, z call to action na końcu, i żeby to działało, wjeżdżało. No i tak naprawdę na kampanię wideo dowozi też wyniki performance'owe już, tak? To nie jest jakby w odłączeniu. No, więc to tak bym to podsumował. Fajny, ciekawy projekcik. Jeszcze jakiś. Ja bym chciał jeszcze posłuchać jakiś case, jaki robiliście, bo dostaliście jedną nagrodę, drugą, macie fajne wyniki. Właśnie, w tym trendzie też sharing economy. Działaliśmy z Blinki. Ekonomii współdzielenia. O, opowiedz o Blinki, bo mi się wydaje, że dla mnie zawsze najciekawsze są przykłady, bo jednak operujesz takim dosyć złożonym językiem agencyjnym, nie wiadomo, lifetime value, revenue, lunch. Ja bardzo dzisiaj zjadłem dobry lunch. Po naszemu, tak. Prosimy. A ty ten, więc ja bym chciał tak, postaram się po chłopsku. Na takich chłopakach jak ja, który tam te apki robi. Chciałem tylko powiedzieć, że tutaj mamy napisane w naszym scenariuszu, blok drugi, poprosimy o dobry kawał mięsa w sosie a la Tomasz. No, nie wiem, czy jestem dobry w kuchni, bardziej żona pewnie by coś mogła przygotować na dzisiaj, ale... No dobra, Blinki, opowiedz o Blinki, tak. Blinki. Jakby wydaje się, że ten rynek już jest jakby zamknięty, jeżeli chodzi o wchodzenie nowych graczy, w sensie skutery, rowery, hulajnogi. No ale Blinki jest graczem, który gdzieś tam mocno wszedł jako jeden z pierwszych i faktycznie się okopał. My pomagaliśmy temu klientowi w kontekście wejścia w nowe lokalizacje. Czyli zaczynaliśmy od Warszawy głównie, przez kolejne miasta, gdzie przenosiliśmy jakby to, co działało, na kolejne lokalizacje. Co tam się udało zrobić? No, udało się przede wszystkim przemodelować podejście do kampanii, bo jak weszliśmy gdzieś tam w rozmowy, no to większość tego, co robiliśmy, było skupione na CPI, tak? Na instalacjach. No i to jest podejście na pierwszych rozmowach. CPI, koszt instalacji. Koszt za instalację, tak. Więc pierwsze rozmowy w ogóle na naszym rynku, no to zazwyczaj się zaczynało od tego, ile możemy zapłacić za instalację, tak? Jeżeli możemy zapłacić jakby złotówkę, 5 zł i to się spina, no to można działać. My tam wprowadziliśmy podejście oparte o w zasadzie CPA, tak? Czyli podejście oparte na to, żeby ten użytkownik, którego pozyskujemy, z największym prawdopodobieństwem po instalacji pozostał, czyli miał jak największą retencję, wykonał pierwszy przejazd, został regularnym klientem i no, generował jak największe revenue.
Czyli żeby nie tylko pobrał, ale żeby się przejechał skuterem. Tak. To by najchętniej jakby się przejechał od razu, i ale później żeby jeździł dwa razy dziennie. Cały czas. Tak, albo do pracy za cały dzień, żeby jeździł. No i to są takie bardziej, nie wchodząc zbytnie w szczegóły techniczne, ale takie machine learningowe podejście, bardziej pod kątem jakichś ustawień w środku kampanii. Bo możemy jakby działać stricte pod CPI, mieć duże zasięgi, duże wyniki, niski koszt za jedną instalację i to jest wszystko fajnie, na tym etapie się zgadza. Natomiast później patrząc na przykład 90%, 95% ludzi odchodzi nam po miesiącu, to jest standard. W branży, gdzie skupiamy się na CPI, to, że odejdzie nam 90% ludzi po miesiącu, czy nie będzie aktywnym użytkownikiem, to nie jest nic, co dziwi. Tak? No to w takim razie co zrobiłeś, co zrobiło AppenMore, żeby utrzymać jak najwięcej ludzi? No tutaj się skupiliśmy głównie na tych aspektach technologicznych, czyli my w ramach kampanii uporządkowaliśmy analitykę i doprowadziliśmy do tego, że ustawienia w środku już samych kampanii opierały się na tym, żeby po instalacji ten człowiek A z największym prawdopodobieństwem z czegoś skorzystał. I to działa tak, że profiluje się grupę odbiorców, czyli na przykład jakiegoś tam Mieczysława, tak, 20 lat, skądś tam takie zainteresowania, takie urządzenie w tym czasie i ten algorytm patrzy pod kątem tego, że ten Mieczysław później po instalacji wykonał najwięcej akcji, najwięcej przychodów. I szukamy ludzi podobnych do tego Mieczysława w ramach tych rozwiązań w kampaniach, tak? Czyli profilujemy de facto tą grupę na zasadzie takich prób i błędów. A czy to nie jest wtedy wyłączenie jakiejś grupy, innej grupy, która nie jest Mieczysławem? Czy to nie jest w tym momencie ograniczenie? Nie, znaczy jeden minus ma to podejście. Minusem jest to, że musimy zebrać określoną ilość danych i się pomylić. Tak jak mówi się na rynku, że powinniśmy zawsze mieć jakiś aktywny test, jak prowadzimy kampanie marketingowe AB, tak? Że musimy ciągle testować, ciągle szukać, ciągle. Czyli szukać najlepszy algorytm dotarcia do wymarzonego klienta. A ja się z tym nie zgodzę do końca, z tym, że powinniśmy ciągle testować, nieustannie zmieniać jakby te same obszary, no bo testując pewne rzeczy, tracimy, tak? Bo to, że test się nie udał, a nawet jak się udał, no to część ruchu, czy część tego efektu jakby była gorsza, tak? Jakby no, powinniśmy testować dużo, ale też to powinno być mocno przemyślane. Czyli zbyt duża ilość testów no, nie służy. Fajnie to się opowiada, jak dużo testujemy i ciągle, ale... Tak, tak. Trzeba rozdzielić rzeczywistość, przepraszam, że to powiem, agencyjną, kto wygrywa konkurs na najlepszą agencję, żeby właśnie najwięcej wytestował, zrobił, a rzeczywistość praktyki dysponowania budżetem klienta. Tu chcę Cię zapytać o takie zjawisko, ponieważ zbliżają się wybory i sezon wyborczy zawsze ożywia dyskusję na temat właśnie mikrotargetowania, działań na takich właśnie wymarzonym kliencie. Jakby czy nie wiem, mieliście jakąś okazję się zetknąć z tym tematem właśnie mikrotargetowania reklam albo analizowaliście jakiś case od najsłynniejszego Cambridge Analytica przez inne, gdzie jakby była chęć zrobienia jakiejś takiej persony i mikrotargetowania. Nie jesteśmy zwolennikiem podejścia mikro, takiego, o czym mówisz, czyli tak bardzo punktowo, ponieważ aplikacje, gdzieś tam w biznesie aplikacji jednak liczy się mocna skala i ilość danych, którą wpuszczamy, tak jak rozmawialiśmy o danych, czym więcej danych wpuścimy, tym więcej wyciągniemy, tak, efektu. Takim punktowym podejściu, ten aspekt polityczny to w ogóle jest poza mną, to w ogóle się nie wypowiem na ten temat, bo to nawet nie śledzę. Natomiast my jesteśmy bliżej tego podejścia automatyzacji. Czyli faktycznie powinniśmy przerabiać jak najwięcej danych, uczyć się na tym, robić lepsze kreacje, robić lepszy respons, lepiej segmentować klientów, tak? Ale na przykład robicie to też maszynowo, na przykład, że mieliście jakieś projekty, gdzie maszynowo zmieniliście pewne algorytmy, no bo wiadomo, że przy pewnym dużym zastrzyku danych właśnie już no niekoniecznie człowiek modyfikuje, no bo rozumiem, że taka ścieżka typowa agencyjna jest właśnie, że załączamy do projektu, do aplikacji pewne narzędzia BI-owe, pewne narzędzia analityczne, to wyświetlamy na jakichś ładnych wykresach, kołowych prezentujemy klientowi,
analizujemy i efektem tej analizy jest, sugerujemy, nie wiem, pójść bardziej właśnie w tamten rejon, czy bardziej geograficznie, bardziej stargetować to. Czy zdarzyło wam się, żeby to automaty jednak, czy przynajmniej wsparcie było uczenia maszynowego na właśnie targetowanie rynku? No to jest problem, nie? To jest problem na rynku, w sensie możemy wyciągać czyste dane na przykład. Eksportujemy sobie czyste dane z Firebase'a czy z jakiegokolwiek narzędzia. Wiemy wszystko, tak? Od ID urządzenia, pierwszego kontaktu, mamy po prostu na tacy wszystko, tak? Jakbyśmy wsypali sobie do jednego worka. No i robimy to oczywiście w BigQuery, zestawiamy jakieś, możemy zrobić dashboardy, pokazać jakby dane do zarządu, do decydentów, ładnie to ubrać, dobrać nawet fajne kolory. Tylko największy później problem jest z tym, żeby coś z tym zrobić. W sensie jakby co jest następnym etapem automatyzacji, no bo ja tego nie kupuję, w sensie możemy to pokazać, tylko dalej musimy w ręczny sposób wziąć i to przełożyć na konstrukcję kampanii. Nie da się tego połączyć z systemem reklamowym. W sensie to wyeksportujemy, będziemy mieli jakieś wnioski, natomiast dalej musimy wziąć to, wyklikać, zmienić, nie wiem, zmienić budżet, przerzucić to, zrobić różne operacje. I największym plusem takiego podejścia, co możemy zrobić w systemach reklamowych, właśnie ucząc się na danych, to jest to, że my nie operujemy automatyzacją, tą automatyzację za nas robią systemy reklamowe bezpośrednio od razu. Tak? Czyli my wpuszczamy w system reklamowy, w reklamowy analitykę, czyli mówimy, integrujemy tam. Tam, gdzie ustawiamy kampanię, wpuszczamy dane, dobrze otagowane, ze świetnym schematem, z wartościami, z wszystkim tym, co musi mieć, i na podstawie tego tam się dzieje cała magia, tak? My tam pracujemy, w systemach reklamowych, tak? Robimy lepszą kreację, segmentujemy użytkownika, robimy na przykład profile lookalike, tak? Czyli na przykład wyciągamy z aplikacji 10% osób, które zostawiły najwięcej pieniędzy w ciągu 30 dni, robimy z tego grupę, no i szukamy osób podobnych, tak? Do tak, grupy, Facebook, tak? Chyba nawet też pozwala skopiować konkurencję, tak? Jestem firmą Nike, widzę, jaką kampanię zrobił Reebok, więc jakby targetuję. No tak aż nie zrobisz teraz. W kategoriach zainteresowań niektóre brandy wskakują, czy też niektóre jakieś tam projekty, to w ten sposób już jest ciężko działać, musisz mieć swoje dane. Swoje dane zresztą są najlepsze, tak? Dbanie o dane, o przejrzystość tych danych, też kontekst prawny, aktualność tego, no to jest gigantyczna sprawa, o którą trzeba zadbać, tak? Widzimy czasami wdrożenia, na przykład w Firebase, gdzie jest mega nieporządek, ludzie tam na czysto maile są powrzucane na przykład, widać je od razu, czy też ludzie deinstalują łapkę, dalej są zbierane ich dane. No nie ma porządku w tym, więc to też jest ważne, żeby też jakby mieć w tym porządek, bo później mamy trochę, no wiadomo, shit in, shit out, tak? Jak gromadzimy jakieś tam shitowe dane, no to później też przestrzelamy się we wszystkim, więc musi być porządek na biurku. W jaki sposób pomoże, czy nie pomoże 5G w zbieraniu danych w pracy AppEdmore? No na pewno pomoże, bo my jesteśmy rozpędzeni, więc się jeszcze po prostu jakieś tam dozwolone limity prędkości pewnie przekroczymy. Pomoże, może nie nada temu rynkowi jakiegoś zupełnie odmiennego charakteru, bo to nie jesteśmy w momencie, gdzie ludzie, nie wiem, zaczną chodzić na rękach czy coś takiego, tak, po mieście. Ale będzie szybciej, przez to będziemy mogli więcej konsumować i szybciej na przykład wideo, więcej danych pobierać, bo jeszcze niedawno jakby weryfikowaliśmy, jakąś tam przeszkodą na przykład była ilość miejsca na komórce, żeby instalować nowe aplikacje. No w tej chwili to już zminimalizowało się, nie? Tak. No w tej chwili średnio ludzie pobierają, nie wiem, 3, 4, nawet 5 giga danych w ciągu miesiąca, to teoretycznie ma to wystrzelić na 20-30, tak, giga miesięcznie, średnio, to dużo. No to wskazuje, że jednak to wideo, no bo nie wiem, co musiałbyś, jakie zapytania robić, tak, głównie wideo, robić, nie? Głównie wideo, dokładnie, to się jakby spina, nie, jakby ludzie chętnie, coraz więcej. Tak, i to już nie wideo jakieś tam 720, 4K.
4K, Full HD i tak dalej. Czyli jak telewizor. Dobrze. No ale rozdzielczość już to, na to pozwala. Mhm. To jest tylko właśnie praktycznie problem sieci. Teraz wchodzimy też w etap, gdzie geolokalizowanie użytkownika ma być dokładniejsze teoretycznie, nawet do tam jednego czy kilku metrów. Po Wi-Fi rozumiem. Bo jednak sieci. Temat beaconu, Bluetootha jakoś się nie przyjął. Po 5G. Bo, tak, no właśnie, bo nie wszyscy jednak lubili sobie włączać tego Bluetootha i dać wszystkie zgody nawet sklepom, bo był jakiś duży boom na te beacony. Teraz wygląda na to, że to Wi-Fi będzie nowym beaconem, w sensie, że ono będzie mówiło, gdzie się poruszasz. Apple ma technologię, którą się tak bardzo nie chwali, mało osób ją zauważyło. Czyli te chipy takie chyba N1, one się nazywają, które lokalizują urządzenia w przestrzeni. To ma służyć temu, że jeżeli coś przesuwasz się, wysyłasz, to on wie, że najbliższe urządzenie jest na twojej kieszeni, a drugie na twoim biurku, więc pewnie chcesz wysłać właśnie tu, a nie na komputer obok, co mnie zawsze denerwuje w biurze, bo koledzy mają lepsze komputery i mi sugeruje ich komputer, żebym coś wysłał. Więc to będzie na pewno ciekawe. Zaktualizować na 2.20. Ja chciałbym dojść do tego 5G. Wiesz, jest to wielki buzzword. Mówi się o tym, że będziemy mogli ogromne ilości danych ściągać, używać. A jak zjadacz chleba, który ma średniej jakości komórkę, na tym jak skorzysta? To odczuje, tak? Tak, jak to odczuje? No po prostu będzie u niego szybciej, będzie mógł więcej ściągać tych danych. Czy coś się u niego zmieni? Nie. Mhm. Tak samo jak przechodziliśmy na 4G, z 3G zmieniła się głównie prędkość, a za prędkością zawsze idą kolejne rzeczy, tak? No dzięki temu, że wpadłem z 3G na 4G, no to nie czekałem na załadowanie się poczty, czy tam wcześniej nawet jeszcze Edge jakiś, czy coś. Czy GPRS, tylko po prostu korzystałem. Przez to, że mogłem szybko, to więcej korzystałem z poczty, tak? Mhm. Teraz czasami nie mogę w pewnych obszarach czy miejscach skorzystać i oglądać swobodnie na przykład Netflixa, nie ściągając materiału, tak zacznę to robić. Mhm. Czyli streaming będzie główny. Streaming jest czymś gigantycznym. Znaczy, prędkość zawsze, dużo szybsza prędkość otwiera po prostu kolejne bramki. Nie wiem, co później będzie. Strach pomyśleć. Jakbyś miał powróżyć, to gdzie wybuchnie, gdzie będzie wielki boom? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Jakby ostatnio słuchałem jakichś też wywiadów i podcastów, jak planować tą część mobilną i aplikację. Usłyszałem, że najpierw to musi być potrzeba. Do potrzeby musi być określony produkt i w ogóle, nie? No ciężko mi się z tym zgodzić, bo ile powstało produktów, do których nie było potrzeby, prawda? No tak, gdyby zapytać ludzi, czy chcieliby zamawiać aplikacje, taksówki przez aplikację 12 lat temu, to ludzie mówili, a przecież mogę zadzwonić po to mi aplikację. Dokładnie, i tego takich przykładów może być milion. I to nie? Musi być jakaś, jest tak krzywa ta właśnie, podobno do krzywej Gaussa, ta krzywa innowacji, że jak pojawi się odpowiednio duża liczba tych aplikacji użytkowników, nagle coś staje się oczywiste. I teraz z kolei ludzie mówią, jak mógłbym dzwonić po taksówkę, tak? Mimo że de facto efekt jest bardzo podobny, no jedziesz z miejsca A do B. Dokładnie, więc w ogóle się z tym nie zgadzam. Uważam, że właśnie rynek aplikacji jako jeden z niewielu rynków jest gotowy na jeszcze gigantyczną ilość pomysłów, o których nam się teraz ich nie wymyślimy, tak? One dopiero wejdą gdzieś tam. I to jest fajne, w sensie, że jakby wchodzimy z czymś i to często nie jest jakby wysokokosztowe, szybko zyskuje popularność i w ciągu miesiąca możemy tam na top listach, top chartach wylądować, nie inwestując w to jakby ogromnych pieniędzy, dopiero później to rozbudowując. Dlatego to jest najciekawsze w tym wszystkim. Nie? Finanse? W jaki sposób? Bo już mnóstwo płacimy rzeczy przez komórkę. Tak. Sporo widzimy. Ja akurat nie przestawiłem się na płacenie telefonem, bo gdzieś tam obserwuję. Ja zauważyłem, że do banku już nie wchodzę przez laptopa. No właśnie. Tylko robię przelewy przez komórkę. To właśnie zastanawiam się, bo dużo ze względu na te dyrektywy bezpieczeństwa też, bo część banków jakby wymaga aplikacji do autoryzacji logowania. Nie wiem, czy się spotkaliście z tym. Ale część banków jakby wymusza konieczność posiadania aplikacji, żeby autoryzować logowanie. Już nie SMS-em?
Tak. Aplikacja. No może też oszczędność kosztów, bo jak pomyślisz, ile... nowe jakieś dyrektywy europejskie. Pewnie ktoś, może jak będziecie gościć, uda się wam, to pociągniecie temat. Jestem bardzo ciekawy. Zaprosimy kogoś, kto robi aplikację bankową. Tak, polecam mBank albo PKO. Topowe. Super. Jesteśmy partnerem Mobile Trends. Sam widziałem, że są nominowani. Już mogą liczyć na... Zapraszamy was. Tak, jak nas słuchacie, napiszcie do nas, ludzie z banków. Ja jestem bardzo chętnie was bardzo zaprosimy. Bardzo ciekawy, mocno kibicuję, żeby się wygadali. Do Tomka. Do Tomka zapraszamy. Nie wiem, jak ich poprowadzicie, ale żeby powiedzieli, jak to od środka wygląda faktycznie. Nie wiem, mogą, bo tam jest dużo obostrzeń. Też mieliśmy jakieś projekty tam. Finanse. No tak, także podobno co trzecia osoba gdzieś tam płaci telefonem w sklepach. Nie wiem, na ile to jest wiarygodne. Wydaje mi się, że to jest mega dużo. Ale... Może badania robili w Śródmieściu w Warszawie albo w jakiejś hipsterskiej restauracji typu na Placu Zbawiciela albo jakiś krowożywa. Podobno cała Polska. I to jest zaskakująco dużo, tak? Co trzecia osoba z telefonem. To jest raz. No i aplikacje bankowe, myślę, że to już jest ten etap, gdzie w zasadzie wszystkie operacje, tak? Z telefonu można bardzo prosto wykonać. Więc no, Revolut sam chyba dobija do miliona niedługo w Polsce. Kolejna Karola trzeba zaprosić. Karol, zapraszamy cię. Ciekawe dane od środka, jak to u nich wyglądało. Myślę, że sporo mogło powiedzieć o systemach rekomendacji na przykład, jak to funkcjonuje, bo mają tego dużo i zawsze na tym bazowali. Czyli oprócz tego, że po prostu to jest dobry produkt, no też ten system napędzą, jak rósł Revolut, nie? Więc finanse w telefonie, pierwsza rzecz. Do dzisiaj pamiętam właśnie, jak 2 lata temu chyba ktoś mi opowiadał o Revolucie. To wydawała się taka jakaś bardzo ciekawa aplikacja, ale ludzie, pamiętam, że tam mówiłeś właśnie o retencji, o lifetime value, że jak ludzie mi opowiadali o tej aplikacji, kilka różnych osób, to opowiadali po prostu i świeciły im się oczy. I widziałem, że to jest aplikacja, która autentycznie zmieni zachowania, bo ja wierzę, że aplikacje już teraz nie są technologicznie tak bardzo zaawansowane, co jakby muszą być dobre technologicznie, ale zmieniać jakieś zachowania. No i Revolut niewątpliwie im się udało zmienić zachowanie wymieniania walut, myślenia w ogóle o walutach przelewów. Tak. Przelewów. Myśmy sobie, czy byśmy nawet powiedzieli, że mamy taką potrzebę, nie? 5 lat temu. Czy byśmy w ogóle to sprofilowali w jakimś badaniu? W życiu byśmy tego nie powiedzieli. Tak i nie, bo trzeba pamiętać, że czasami te potrzeby są właśnie ukryte i trzeba je, one muszą wyjść na powierzchnię. Znaczy jakby mało kto wracając po wakacjach i jak płacił i zobaczył spready, jakie miał, że 10% płacił za różnice kursowe w bankach, no to nie pomyślał sobie, coś tu jest nie do końca fair. Ja miałem podobną potrzebę, ponieważ jak jeździłem dosyć często do Rosji, tam z racji tego, że nie jest to rynek regulowany europejskimi nakazami, tam można zrobić przelewy z karty na kartę. Tak jak można teraz w Revolucie zrobić, bez przelewu do konta, pod które jest podpięta karta. Więc no tam można po prostu się dogadać, że ja tutaj kartę mam wirtualną, ty masz wirtualną. Dogadajmy się. Dogadajmy się, a potem te karty, wiesz, no, dla bezpieczeństwa zniszczmy. No ciekawy rynek wschodni. Jeszcze chciałem cię zapytać o Voice. Też zjawisko, o którym dużo jeszcze w podcaście nie rozmawialiśmy, ale jesteśmy na etapie zaproszeń, to też jesteśmy chętni kogo zaprosić. Z Google na Voice. Może z Google'a. Z asystentem. Co ty o tym myślisz? To znaczy, pojawiły się już pierwsze publikacje właśnie o aplikacjach sterowanych przez Voice. Jest parę jakichś projektów właśnie połączonych też z Voice'em. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, co to mogłoby zmienić, tak? Bo jest dużo jakby artykułów wielonośnych i jakie tu będą rewolucje. A ja tak lubię zawsze w skali mikro powiedzieć, co to nam zmieni, nie? No bo to, że zaczniemy tego używać, czy będziemy coraz więcej jakby mówić, a nie wstukiwać, no tak naprawdę to taka skala makro średnio ciekawa pewnie. Z perspektywy takiego właśnie zjadacza, na przykład my zauważyliśmy, że w kontekście wyszukiwań na przykład w storach z aplikacjami, czyli jak ktoś wchodzi do storu i szuka słów,
to przy Voice faktycznie te zapytania są dłuższe. To jest jakby... Czyli bardziej konkretne. Konkretne. A jednocześnie, jeżeli ty kochasz dane, to wtedy dostarczam ci więcej danych. Mogę na przykład optymalizować, tak, widoczność mojej aplikacji pod dłuższe frazy, czy też frazy jakby częściej występujące w Voice, nie? No bo zazwyczaj jak optymalizujemy ASO w storach, no to pod jedno albo dwuczłonowe, to chyba tam z 60%, 70%, jak nie 80%. No i tam ktoś wpisuje sobie, nie wiem, parkowanie czy kino i kończy zapytanie, no bo to jest w sensie na telefonie, nikt nie będzie tam w jakich historii pisał, to jest trudne i zajmuje 3 sekundy więcej. Więc ludzie mówią, a jak mówią, to mówią trochę więcej niż by napisali. Więc od razu możemy sobie jakoś tam rozszerzyć strategię pod ASO. No i generalnie w wyszukiwarkach to samo się dzieje, nie? Że voice jest dłuższy, nie? W sensie dłuższe są zapytania i bardziej takie konkretne. A jak to wpłynie na sprzedaże? Myślę o gadaniu do lodówki. Na sprzedaże? A to, bo w kontekście sprzedaży czego myślisz? Produktów samych? No na przykład produktów. Lodówka mi powie, że zaraz mi się mleko kończy. I to już pewnie automatycznie ci zamówi ten sam. I tu jest bardzo ciekawe, bo z tego... Tutaj pozdrawiam Karola Stryje, który jest jednym z rzeczników Voice'a w Polsce. Mhm. Karol Stryje zwrócił uwagę na ciekawy aspekt, że jeżeli, załóżmy, będzie to sklep Amazona, to jeśli ja wtedy nie powiem kup mleko marki, to mi zamówi mleko Amazona. No to jest... No. Tak, bo Voice zmieni to, że ten pierwszy produkt będzie kluczowy, bo jak na ekranie mamy 10 wyników Google'a, to widzimy 10 wyników Google'a. Nawet na małym ekranie zobaczymy 5. Mm-hmm. A w Voice, jak on by miał mi odczytać 10 od potencjalnych odpowiedzi, odczyta mi maksymalnie 1, 2 lub 3. To byśmy byli to jest ta rewolucja. Wkurzeni, jak dzwonimy na infolinię, jeśli chcesz porozmawiać z konsultantem, wciśnij 1. Jeśli chcesz porozmawiać, tak? No już się znudziłeś, prawda? Tak, tak. Jestem ciekawy, jak to się rozwinie. W sensie, czy rynek tak naprawdę oczekuje takich rozwiązań, nie? W ogóle w pełni niezależnych. Jak obserwujemy na przykład branżę gdzieś tam zakupów online i aplikacji, to faktycznie to idzie. Zapamiętujemy koszyki, które już stają się takim standardem, przyzwyczajamy się do czegoś, no ale może niekoniecznie lubimy, że ktoś nam podsuwa z góry upatrzone, jakby półsponsorowane tematy. Może będzie możliwość jakiejś kustomizacji tego. Mhm. I to już by było fajne. Pisanie na pewno będzie sprzężone z Voice'em i to dosyć mocno, bo nie wiem, jednym z moich wykształceń jest bycie tłumaczem i samo takie tłumaczenie to by mi wtedy naprawdę bardzo rozpędziło pracę. No pomijając to, że można, że za niedługo może mogłaby mnie maszyna zamienić. No właśnie, przecież Voice to też podcasty. No Voice to też podcasty. Zdecydowanie, to właśnie. I za niedługo Google będzie, no mówi się, że w przeciągu roku, półtora, nie będziemy musieli robić transkrypcji. A teraz się wszystko robisz ręcznie, tak? No jeśli robimy transkrypcję, to ręcznie. Mhm. Są takie bardzo fajne takie jaskółki typu Headliner. To jest taka aplikacja do robienia małych snippetów, małych kawałków filmiku z naszego podcastu. Używamy to po prostu dla promocji podcastu, gdzie można ustawić, bardzo ładnie sobie radzi z językiem polskim. A te transkrypcje w innych językach już działają lepiej? Czy to tylko polski jest gdzieś tam... Działają. Właśnie... Wiem, że po niemiecku działają i bo ja czasami korzystam w kontekście oglądania jakichś filmów, jednocześnie na YouTube jakichś materiałów z tego automatycznego autotranslata, no to dla innych języków działa to całkiem sprawnie. W sensie nie są dokładnie idealnie, ale da się zrozumieć wszystko, cały kontekst. I to idzie na automacie. Czekam, aż to się bardziej rozwinie, bo to będzie... To będzie dodatkowy boom, dodatkowy kopniak dla podcastów. No ile kontentu pisałem. Mm-hmm, mm-hmm. Będziemy gadać. Ostatnie pytanie, które chciałem zadać w kontekście 2020 roku. Masz 1 000 000 złotych i masz zainwestować w 1 produkt mobilny. Co byś obstawił? No ja bym zainwestował w technologię, w automatyzację i analitykę. Zapisuję. Więc to mi się wydaje będzie jeszcze żarło i będzie potrzebne. W tej chwili jest to strasznie rozwalone w wielu miejscach. Nie ma jednej takiej platformy, która... Czyli taka platforma do analityki mobilnej.
plus zintegrowane modele predykcji, czyli żeby przewidywania. Przewidywania, co się stanie na bazie danych, albo co się może stać, albo że coś się źle dzieje, albo że się dobrze dzieje. Wtedy to by było bardziej takie, nigdy nie lubimy obserwowania danych, w sensie obserwujemy sobie, tak? Jesteśmy człowiekiem, więc nie, jakby wyciągniemy jakieś wnioski albo i nie. Natomiast w takiej platformie, jeżeli to są predykcje oparte na bardzo dużej ilości danych wielomilionowych, no to by nam ułatwiło jednak robotę i by było potrzebne. Więc to... No i to by była taka główna rzecz. Milion może być niewystarczająco. Ja mówimy o milionie złotych, nie wiem, czy założyłeś. Wy skoli zrobicie taniej. Po dobrym układzie. Dogadamy się. Dobrze, to był podcast Escola Mobile. Dziękujemy. Tomasz Starzyński, prezes agencji Up & More. Ja cały czas myślałem, że app jak aplikację, ale dzisiaj się przekonałem, że app jak do góry. App do góry, ale app jak aplikację też, bo to jest jakby drugi brand i odnoga, więc no, tak to funkcjonuje. Tak. Jędrzej Paulus, z którym dzielnie prowadzimy podcast Escola Mobile, który mamy teraz odcinek? To będzie nasty odcinek. Tak. Tej serii. I chciałem jeszcze powiedzieć, ponieważ to był, no Tomasz jest jednym z najbardziej oczytanych, wiedzących ludzi, jeśli chodzi o aplikacje mobilne, o analitykę, to wielka prośba, ta wiedza była sekretna tylko dla was, więc nie subskrybujcie nas, nie dawajcie żadnych followów, to była sekretna wiedza. Nie przekazujcie linku do tego podcastu nikomu. Nikomu. To nawet jest, za pieniądze. Tak, i to prośba do właśnie pracowników, kolegów Tomasza, żeby to wszystko było sekretnie nagrywane. Mm-hmm. Nie lajkujcie, nie subskrybujcie. Tomaszu, my ci przekażemy link do tego pozorem. Podcastu, ale pod żadnym pozorem nikomu o tym nie mów. Dobra, zgoda. Tomasz Starzyński, Krzysztof Wojewodzic, Jędrzej Paulus, to był podcast Escola Mobile. Bardzo wam dziękujemy. Do usłyszenia. Dzięki. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za to, że go poświęciłeś dla naszego podcastu. Pamiętaj, jest to wiedza tajemna, więc nikomu nie przekazuj linka do tego podcastu. Ale możesz nas na przykład zasubskrybować na iTunes, bądź Spotify, albo Google Podcasts, bądź w twojej ulubionej aplikacji podcastowej. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, na pewno znajdziesz tam przycisk subscribe, subskrybuj, obserwuj czy coś takiego. Będziemy też bardzo wdzięczni, jeśli dasz nam 5 gwiazdek i opinię na iTunes. Gwiazdki i opinie na iTunes pomagają nam być wyżej w rankingu, przez co docierać do nowych osób zainteresowanych rynkiem mobile. Jeszcze raz dziękujemy i nie dziel się tym podcastem z nikim. Do usłyszenia. Cześć.